tvpodkarpacie.pl. Na początku września 2015 roku miasto Sanok sprzedało swoje udziały w Galerii Sanok, a do kasy miejskiej wpłynęło ponad 3 miliony złotych. Temat jednak nie został zamknięty, bo radna Teresa Lisowska w złożonej interpelacji na początku tego roku pytała m.in. o to, czy udziałów nie można było sprzedać za wyższą kwotę. Zapraszamy do wysłuchania odpowiedzi na tę interpelację oraz krótkiego komentarza włodarza Sanoka. Pytanie pierwsze. Dlaczego sprzedane zostały udziały bez aktualnej wyceny rzeczoznawcy? Pan Jan Fuchs, składając wniosek do prokuratury, zarzucał burmistrzowi Wojciechowi Blecharczykowi niegospodarność, działanie na szkodę miasta z powodu zaniżenia, zdaniem pana Fuchsa, wartości działek, wówczas niezabudowanych. Według pana Jana Fuchsa w 2010 roku wartość gruntu winna wynosić 7 milionów złotych. Czy w świetle tego, nie aktualizując wyceny zabudowanego gruntu, nie jest to działanie obecnych władz na szkodę miasta? Odpowiedź. Sprzedaż udziałów w spółce Galeria Sanok spółka z o.o. z siedzibą w Sanoku nastąpiła na podstawie uchwały Rady Miasta Sanoka z dnia 16 lipca 2015 roku nr uchwały 10/62/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce Galeria Sanok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z treścią wskazanej uchwały Rada Miasta Sanoka wyraziła zgodę na zbycie 6304 udziałów o nominalnej wartości 1000 zł każdy za cenę 3 304 000. Wykonanie uchwały powierzono burmistrzowi miasta Sanoka. Tym samym sprzedaż udziałów w spółce nastąpiła wskutek wykonania uchwały, która w bezpośredni sposób wskazywała na cenę zbycia. Konstrukcja prawna umowy spółki Galeria Sanok spółka z o.o. przewidywała szereg uregulowań. Prawo pierwokupu przyznane udziałowcowi większościowemu, obowiązek uzyskania zgody na sprzedaż udziałów potencjalnemu nabywcy zewnętrznemu, które w zasadniczy sposób ograniczały możliwość zbycia składników mienia miejskiego mniejszościowego pakietu udziałów jakiemukolwiek podmiotowi innemu niż udziałowiec większościowy spółki. W związku z tym uzyskanie wyceny biegłego rzeczoznawcy określającej wartość udziałów powyżej ich wartości nominalnej w żaden sposób nie były wiążące dla nabywcy i nie wiązałyby się z uzyskaniem wyższej ceny sprzedaży, gdyż ta zależała od woli nabywcy. Zgodnie z artykułem 3 ust. 11 umowy spółki Galeria Sanok spółka z o.o. wspólnik, który zamierza dokonać rozporządzenia swoimi udziałami w spółce w drodze sprzedaży na rzecz osoby trzeciej jest obowiązany uzyskać zgodę spółki wyrażoną w uchwale zgromadzenia wspólników podjętej jednomyślnie w obecności wszystkich wspólników, na piśmie poinformować zarząd spółki i pozostałych wspólników o osobie trzeciej i podmiocie wobec niej dominującym i podmiocie w niej dominującym o ilości udziałów przeznaczonych do sprzedaży oraz o wysokości ceny i terminie jej zapłaty. Warunek uzyskania zgody spółki na sprzedaż udziałów w postaci jednomyślnej uchwały zgromadzenia wspólników w praktyce jest niemal wyłącza, a przynajmniej bardzo ogranicza sprzedaż udziałów na zasadach rynkowych. Sytuacja, w której gmina wnosi swoją nieruchomość jako aport do spółki kapitałowej, jest odmienna od tej, w której ta sama gmina podejmuje decyzję o zbyciu udziałów w spółce. W realiach umowy przewidują szereg ograniczeń w obrocie udziałami, co bezpośrednio przekłada się na realną wartość rynkową tych udziałów. W pierwszym przypadku gmina ma pełną swobodę w dysponowaniu swoją własnością, tak w zakresie możliwości przystąpienia do spółki bądź rezygnacji z tego zamiaru, jak i samych zasad przystąpienia, czyli ustalenia wartości udziałów obejmowanych w zamian za wniesiony wkład. Jedynym ograniczeniem są w tym przypadku przepisy prawa oraz wola stron podejmujących negocjacje. W drugim przypadku ograniczeniem jest nie tylko bezwzględnie obowiązujące prawo oraz wola stron, ale także szereg zapisów umownych, które realnie ograniczają prawo zbycia udziałów oraz stawiają większościowego udziałowca w pozycji uprzywilejowanej wobec gminy. Realia obrotu gospodarczego wskazują, że każde ograniczenie obrotu danymi składnikami majątku w bezpośredni sposób wpływa na jego realną wartość i cenę sprzedaży i jaką można uzyskać. Dodać również należy, że nie sposób utożsamiać wartości
działki wnoszonej aportem do spółki z ceną sprzedaży uzyskaną ze sprzedaży udziałów w tej samej spółce w realiach daleko idących ograniczeń umownych w zakresie od sprzedaży udziałów. W sytuacji wyraźnego uprzywilejowania udziałowca większościowego proces sprzedaży udziałów sprowadza się do negocjacji z jednym tylko kontrahentem, którego pozycja wzmocniona jest również faktem dyskusyjnego udziału jednostki samorządu terytorialnego w komercyjnym przedsięwzięciu, jakim jest prowadzenie centrum handlowego, co nie znajduje odniesienia do ustawowych zadań samorządu gminnego. Również mogło się zdarzyć, że wysokość odkupienia tej działki ustalona przez większościowego udziałowca byłaby niższa niż jej wartość wniesiona w formie aportu do spółki kapitałowej i wówczas miasto nie uzyskałoby kwoty 3 300 000 zł, tylko niższą. Pytanie drugie. Jaka jest wielkość rocznego wpływu do budżetu miasta z tytułu podatku od galerii Sanok? W 2015 roku wysokość podatku od nieruchomości od galerii Sanok wynosiła 6 787 zł od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z tym, że budowę zakończono w 2015 roku, obowiązek podatkowy od podatku od nieruchomości od budynku i budowli powstaje dzień 1 stycznia 2016 roku. Zgodnie z artykułem 6 ust. 9 punkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, dziennik ustaw 2014 roku, pozycja 849 z późniejszymi zmianami, termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości na 2016 rok upływa w dniu 31 stycznia 2016 roku. W związku z tym brak jest danych dotyczących wysokości podatku od nieruchomości od galerii Sanok na 2016 rok. Pytanie trzecie. Ile powstało nowych i jest nadal utrzymywanych miejsc pracy w galerii Sanok? Na podstawie informacji przekazanych przez zarząd spółki Galeria Sanok Spółka ZOO Sanoku w placówkach handlowych i usługowych działających na terenie Galerii Sanok zatrudnionych jest 172 osoby według stanu na dzień 21 stycznia 2016 roku. Jednakże najemcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w lokalach wynajmowanych od spółki Galeria Sanok Spółka ZOO nie mają obowiązku informowania o ilości zatrudnionych pracowników, ponieważ taki obowiązek nie został zawarty w umowach najmu. Sama spółka zatrudnia dwie osoby, a usługi związane z administrowaniem budynku, utrzymaniem czystości i obsługą finansową spółki zleciła innym podmiotom. Należy nadmienić, że otwarcie galerii przyczyniło się również do zmniejszenia obrotów sklepów, a w konsekwencji do ograniczenia lub likwidacji działalności placówek handlowych, często tych o wieloletnim stażu. Spowodowało to też zmniejszenie zainteresowania lokalnymi lokalami użytkowymi zasobem miejskim, a tym samym spadek stawek czynszów to skutkuje mniejszymi wpływami do kasy miasta. W przypadku tylko hali targowej przy ulicy Piłsudskiego wpływy z czynszów za lokale przedstawiały się następująco. 2013 rok 211 761 tysięcy, 2014 159 233 zł, 2015 93 924 zł. Tylko w porównaniu 2005 roku do 2014 roku nastąpiło 60% spadku przychodów z tego tytułu. Konsekwencją tych negatywnych trendów jest zwalnianie pracowników zatrudnionych w handlu. Od czasu otwarcia galerii do burmistrza miasta wpływają pisma od sanockich przedsiębiorców proszących o obniżenie czynszów za lokale handlowe, wskazując wprost jako główną przyczynę konkurencyjność galerii Sanok. Pismo otrzymane w dniu 12 listopada 2015 roku, podpisane przez 16 przedsiębiorców, i pismo otrzymane 21 stycznia 2016 roku, podpisane przez 2 przedsiębiorców. Pytanie czwarte. W jakim terminie zostanie przez spółkę wykonany, objęty kompleksowym opracowaniem, tunel pod ulicą Jagiellońską i wyjazd zgodnie z założeniami, a tym samym usprawnienie komunikacji dla samochodów jadących do obiektu od dzielnicy Błonie i Posada? Według
Według informacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w dniu 3 października 2013 roku Galeria Sanok Spółka z o.o. w Sanoku wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę tunelu drogowego dojazdowego do placu parkingowego przy ulicy Jagiellońskiej i Daszyńskiego na działkach o numerach 1011, 1112, 1163, 1165 łamane przez 12, 1165 łamane przez 13 w Sanoku w dzielnicy Śródmieście. W dniu 28 kwietnia 2014 roku starosta sanocki decyzją sygnatura AB6740.1.147.2013 odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę tego zamierzenia z powodu nieusunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych we wniosku nieprawidłowości. Należy przypomnieć, że początkowo budowa galerii i tunelu miała być jednym zadaniem inwestycyjnym i dopiero po bezskutecznych staraniach o pozwolenie na budowę nastąpiło rozdzielenie przez inwestora na dwie odrębne inwestycje, co spowodowało możliwość uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę samej galerii i w efekcie ukończenia jej początkiem ubiegłego roku. Z całego przebiegu starań o pozwolenie na budowę tunelu wynika, że pomimo zapowiedzi i zapewnień mojego poprzednika, inwestycja ta od początku nie miała szans być realizowana, a prowadzone działania miały charakter pozorowany, mający na celu uzyskanie akceptacji społecznej dla tej inwestycji pod pretekstem ulepszenia rozwiązań komunikacyjnych. Świadczą o tym powyższe braki wymaganej dokumentacji dla tego typu inwestycji, jak wykonanie projektu przez projektanta nieposiadającego wymaganych uprawnień mostowych, brak decyzji o środowiskowych warunkach zgody na realizację przedsięwzięcia, brak określenia kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego oraz warunków geotechnicznych posadowienia, brak ekspertyzy technicznej istniejącego muru oporowego, brak dokumentacji badań podłoża gruntowego, geologii. Pośrednio wskazuje na to również informacja uzyskana od spółki Galeria Sanok, z której wynika, że spółka nie planuje aktualnie budowy tunelu drogowego dojazdowego do placu parkingowego przy ulicy Jagiellońskiej. Tunel drogowo-dojazdowy pod ulicą Jagiellońską i budynek handlowo-usługowy wraz z parkingami na etapie ubiegania się o pozwolenie starosty sanockiego na budowę tych obiektów objęte były odrębnymi postępowaniami administracyjnymi. W podpisie pani burmistrz Tadeusz Piotr. Bardzo się cieszę, pani radna, że pani pozwoliła odczytać ten odpowiedź na interpelację pani. Bo cały czas ewentualnie jest tak jakby kierunek do mnie mówiony o tym, że ja doprowadziłem do sprzedaży tej galerii o wiele bardziej zaniżonej kwocie niż mógłbym to uzyskać. Proszę Państwa, mówię z całą odpowiedzialnością jednoznacznie. To było maksymalnie tak naprawdę kwotę, którą ja mogłem wziąć z tych udziałów galerii. Tu jest mecenas, który opracował to od strony prawnej w tym momencie. Tak była skonstruowana umowa, że ja gdybym otrzymał propozycję 1 000 000 złotych, a nie 3 304 000, to ja bym się musiał zastanowić, czy chcę te 1 000 000, czy w ogóle nie chcę żadnych pieniędzy i nie mamy żadnych pieniędzy w budżecie. Nie było możliwości wyceny na nowo i w tym momencie próba sprzedaży na zewnątrz komuś kontrahentowi. Tylko i wyłącznie umowa była skonstruowana tak, że mógł wziąć ten większościowy udziałowiec, który jest w tej spółce. I od początku, jak pozostałem, to zabiegałem u szefów tejże spółki. I tylko na tej zasadzie mi się to udało, że wspólnie doprowadziliśmy do tego, że ta galeria któregoś tam lutego 2015 roku, czy 11 marca, ona ruszyła. Gdyby ona ruszyła później, tak naprawdę szereg obszarów by nie było wypełnionych w tej galerii i nie miałbym szans i Państwo w budżecie nie mielibyście 3 304 000. W związku z tym, co innego, i to ja też nie mówię tak, nie wiem ile w rzeczywistości na starcie, w aporcie wejście do tej spółki mogłoby kosztować ten teren. Nie wiem, ja się na tym nie wypowiadam, bo być może gdyby poszedł kierunek przetargu w tym momencie z ukierunkowaniem, że tam ma być galeria, być może okazałoby się, że
kwota, którą gdzieś ktoś tam by dał kontrahent, by była o wiele większa niż wycena 3 miliony 304 tysiące. Nie wiem, może by była mniejsza. Ale proszę Państwa, nie imputujcie mi, że ja doprowadziłem do sytuacji takiej, że mogę wziąć za galerię więcej niż wziąłem. Proszę Państwa, to było maksimum i to wielką sztuką i tutaj chylę czoła przed tymi większościowymi udziałowcami, którzy poszli burmistrzowi na rękę. I drugi, czwarty temat, proszę Państwa. Czwarty temat. Proszę Państwa, od początku, jak nastałem burmistrzem, rozmawiałem z udziałowcami odnośnie tego tunelu, który tak naprawdę miał rozwiązywać ewentualnie problem tam komunikacyjny. I od początku, proszę Państwa, zresztą tutaj są dowody na to, 2013-2014, negatywna decyzja i tak dalej, i tak dalej. I od początku było powiedziane, nie byłoby galerii, gdyby była inwestycja robiona razem z tym tunelem. W związku z tym dwie oddzielne inwestycje powstały, galeria i tunel, a tunel definitywnie został decyzją starosty jeszcze poprzedniego znegowany i w tym momencie i spółka, jak ja tutaj nastałem 9 grudnia 2014 roku, spółka jednoznacznie mi powiedziała, szefowie spółki, że nie myślą budować tunelu. Temat został zakończony. I dlatego, proszę Państwa, no, te dwa elementy chciałem powiedzieć, natomiast proszę Państwa, nie mówcie o tym, że można było wziąć za tą galerię. Teoretycznie można było wziąć więcej, być może, ale nie mówię, że można było wziąć, wchodząc w aporcie, a co innego pozbywając się udziałów, bo umowa była tak skonstruowana, że to było tak naprawdę, jeszcze raz mówię, gdyby udziałowcy powiedzieli, panie burmistrzu, 2,5 miliona złotych panu dajemy, bierze pan albo pan nie bierze. I przed Państwem by stanęła odpowiedzialność, czy za 2,5 miliona złotych te udziały się pozbywamy, czy nie. Czy lepiej mieć w kasie 2,5 miliona złotych, niż ewentualnie nic. TV Podkarpacie.pl